Duch Święty daje nam moc, byśmy mogli wierzyć. On jest źródłem naszej nadziei. Duch Święty ponadto rozpala w naszych sercach miłość. W liście do Rzymian Święty Paweł mówi: a nadzieja zawieść nie może, ponieważ miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który został nam dany. Tak więc Duch Święty wlewa w nasze serca miłość. Daje nam zdolność do miłowania na sposób boski. Ten dar miłości Bożej otrzymaliśmy w sakramencie chrztu. Oczywiście Duch Święty, który tchnie tam, gdzie chce, może również udzielić tego daru poza sakramentem chrztu. Pomocą w rozwoju tego daru, daru miłości, może być dobre środowisko, dobra rodzina, w której rodzice dają przykład prawdziwej miłości, dobra wspólnota kościelna, która poucza, jak należy postępować, jak kochać Boga oraz jak miłować bliźniego. Ale ostateczną odpowiedzialność za losy miłości, do której uzdalnia nas sam Duch Święty, ponosi sam człowiek. Człowiek bowiem jest istotą wolną i może przyjąć każdy dar pochodzący od Boga, albo też może go odrzucić. Czasami widzi się ludzi, którzy pochodzą ze środowisk zdeprawowanych, a którzy jednak usiłują czynić coś dobrego. Starają się postępować według głosu sumienia, co jest formą współpracy z otrzymaną łaską. To jest troską o miłość. Ale też zdarza się, że ktoś może wyjść ze środowiska bardzo dobrego, a wcale nie musi współpracować z łaską miłości otrzymaną od Ducha Świętego. I taki człowiek nie żyje uczciwie, nie kieruje się w życiu miłością. Człowiek ma wzrastać w miłości. Wówczas dopiero ten dar jest pomnażany. Rozwija się w człowieku jak talent, który został mu dany, a który ma być pomnożony.